Okej, jesteśmy z powrotem. Wyśpiewaliśmy się, wytańczyliśmy się. O, Seba, masz żarcie, podziel się, Seba. Angel with a shotgun. Też swego czasu szalałam bardzo, teraz mi już trochę przeszło. No, ale też bardzo często lubię nightcore'owe piosenki. Tylko zazwyczaj takie przeróbki, które nie są popularne, w sensie nie są z popularnych piosenek, bo te, które jakby słuchałam w normalnej wersji, to mi tak dziwnie się słucha w nightcore'owej i tak, nie wiem, tak mi już nie do końca pasuje, ale te takie mniej znane albo jakieś takie dziwne piosenki, to mi się bardzo podobają. O, słodka beza. Ja też tańczyłam. Tylko nie widzieliście. Dobra. Włączamy grę z powrotem. Znowu będzie głośno. Au. Dobra. O, cześć! Oliwiera Czegi. Dziękuję bardzo za cheerki. The Evil Within? Nie grałam. Ale kojarzę grę. Tak, mój jeden znajomy. Ciekawe kto to, no ciekawe. Dobra, kanały 2. Uleczmy się i rozdajmy ekwipunek. Tak, bo jeden z nich na pewno ma dwa pistolety na strzałki w ogóle. Chyba. A nie, po jednym jest. Dobra, ty masz pistolety na strzałki. I masz... Bo ktoś zebrał ten drugi pistolet, ale to nie wiem kto był. Jarek? On też ma te strzałki, to spoko, to niech zostanie. Tak jak jest, jeden napalm mi został. Na pewno będziemy potrzebowali... tak, ty masz kamizelkę, to może Jarkowi oddamy kamizelkę. Niech Jarek trzyma kamizelkę. Aha, bo to jest kuloodporna, a to jest po prostu kamizelka. Okej. Okay. Nie wiem, cokolwiek. I mamy... dwa plasterki. To może oddajmy je Jarkowi. I tak zaraz się będziemy leczyć. Dobra, może najpierw się wyleczmy. Dobra, ty się ulecz. Nie amunicję. Plasterek. Jeszcze jeden plasterek, a co tam? Przelejemy. O, i ty masz fula. Ekstra. Dobra, i rozdajmy resztę jeszcze po trzy. No to jeden dla niego i jeden dla niego. Dobra, niestety tych środków leczących nie ma dużo, ale zaraz spotkamy... Wydaje mi się, że zaraz spotkamy postać, która będzie mogła nas leczyć. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Mógłbym zaspoilerować, byś się potem uleczyła, no ale... Aha! Okej, okay. Czyli jednak dobrze myślałam. Szkoda, że nikt nie znalazł gdzieś bimbru, aka spirytusu. Super! Dobra. Dobra. Czy coś jeszcze? Co to jest? Butelka wódki mamy. Jeszcze by się wypadało podzielić trochę amunicją. Ale też nie mamy jej za dużo. Możemy trochę oddać. Z trzy. Amunicję do Uzi. Może damy mu Uzi? Chociaż on też ma Uzi. Ale nie ma amunicji do Uzi. Mamy amunicję do pistoletu. Ten ma amunicję do pistoletu, on też nie ma za dużo tej do Uzi. Mamy jedną oddać, nie wiem, czy to jest jakiś sens w ogóle. To jest do pistoletu, to jest do strzelby. Dobra, chyba są w miarę podzieleni. Co za pocisk? Nie wiem. Dobra. Zapiszmy jeszcze raz.
W sumie mogłabym nie zapisać, skoro już zostało mi zaspoilerowane. Ale dobra, chęć. O, eksplozję nuklearną radziłbym zostawić na przedostatni pojedynek. Znaczy pocisk. Aha, okej. Masz butelkę wódki od paru miesięcy i nadal się nie widzieliś? No, Seba. O, tu jest jeszcze skrzynka. Ja bym chciała ją otworzyć. Halo. O, kolejna kamizelka. Zabierz wszystko. Już powoli nie mamy miejsca. Szaleństwo. Dobra, granat. Może Jarkowi jeden damy. Gdzie on tą kamizelkę ma znowu? Dobra. To każdy będzie miał już teraz kamizelkę. I środki przeciwbólowe to też możemy rozdać po jednym. Dobra, super. No serio, już prawie mam wypchany ekwipunek. Ten nic nie ma. Z sobą. Za dużo. Dobra, i mamy ten. To jeszcze jeden zapis. Na tej trzeciej pozycji kanałowej. Okej, okay, idziemy stąd. Wow. Nie wiem, czy coś nie przeklikałam. Widzę, że nie. To jest kolejna skrzynka. Kliknij na niego, to zobaczysz opis. Co? Którego? Tego faceta? O nie, a już przeszłam. Odczytaj. Zwłoki. No kurde, nie mogę kliknąć, bo mi Thierry tu siedzi. Nie, nie mogę go kliknąć. Zwłoki. Miałam na myśli pocisk. Aha, okej, dobra. To nieważne. Czy ja tą skrzynkę mogę wziąć? Czy on pójdzie jakąś dziwną drogą do tej skrzynki? Zaraz mnie coś tu zje. Coś czuję. Czy to ty? Jest! Nasza John McClane. Joseph? Nie. Kapitan Cole Sullivan z Sił Zbrojnych NATO. Nazywasz się McFadden, tak? Przyszliśmy cię stąd wyciągnąć. Jaka animacja. Nie zbliżaj się, bo cię zastrzelę. Uspokój się, jaki głos. Przyszliśmy tak szybko, jak to było możliwe. Znaleźliśmy twoich kolegów z oddziału. Oni nie żyją, prawda? Tak, byli no, martwi, niestety. Gdy ich znaleźliśmy. Niestety nie mamy czasu, by cię ewakuować. Ale możesz się do nas przyłączyć. Powiedz mi, co się wam przytrafiło? Znaleźliście laboratorium? Czy znaleźliśmy laboratorium? Nie mieliśmy nawet okazji go poszukać. Zaatakowały nas jakieś mutanty, ludzie zmieniający się w hybrydy. Istne piekło. Pojawiły się tak nagle, nie wiadomo skąd. I co dalej? Ruszyły na nas bez ostrzeżenia. Ale ma duże oczy. Postanowiliśmy się tu ukryć, ale stąd nie ma wyjścia. Właściwie to jest tylko zablokowane. Wezwaliśmy pomoc przez radio i czekaliśmy koło portu. Ale zrobiło się gorąco i musieliśmy tu wrócić. Potem Giancarlo i Liv wyszli sprawdzić, czy dotarły już posiłki, ale nie wrócili. Joseph poszedł za nimi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Wiedziałam, że nie żyją. Zabiły ich te stwory. To dziwne. Generał twierdzi, że nie odebrali żadnych sygnałów przez radio. No cóż, masz szczęście. Muszę poinformować kwaterę główną, że żyjesz. Chodźmy już. Będziemy cię chronić. Chronić? Wątpię, czy dacie radę. Ale wiara we mnie? To chodźmy. Przeszłam tu przez piekło. Nic nie chcę mówić. Dobra, jej! Mamy laseczkę. Ona niestety ma mało punktów życia. Jest mało doświadczona. Przez życie. I musimy jej dać coś do obrony. Możemy jej dać tu Uzi w sumie. Niech sobie strzela. Też nie wiem, czy ona umie strzelać. No, trochę umie. O, ma pistolet jakiś. Dobra, to skoro umie strzelać, to niech sobie strzela. Inicja do Uzi. Dobrze by było jej dać też jakąś broń białą. Ale nie wiem, co za bardzo... Też, no, można jej ten nóż dać.
bo nic tu więcej takiego nie mamy. Każdy z nich też musi mieć jakąś broń białą. Tak, mamy laseczkę. O matko. Cześć Duka Six Spade, jeśli dobrze czytam. Cześć. To widzę, że ma duży bagaż emocjonalny. O matko. Ale powiem wam, że jak byłam młodsza, to jej portret zawsze mi się najbardziej podobał. Nie wiem czemu. Będziesz mieć jedną walkę jeszcze tutaj, ale nie jestem pewien. Ona będzie problematyczna. O Boże. Nie chcę, boję się. Mów mi Dukas. Okej, dzięki. Staram się. Czy panowie pomagają jej nabrać doświadczenia? Oczywiście. No tak, Torgus, ale jak jej nie zostanie żadna inna broń, to tak na wszelki wypadek, żeby mogła się bronić w ostateczności. Dobra. Chyba, że będzie paralizatorem straszyć. Czy ja powinnam jej dać jakieś środki do leczenia? Ja nie wiem. Aha, ona ma jakieś. Bo ona leczy, z tego co pamiętam, ale nigdy nie wiedziałam jak, bo ja nie grałam w ten sposób, że walczyłam wcześniej. Więc nigdy nie wiem jak to działa. Dobra. Laseczka. Nazwijmy to. Tak, ona ma bonus do leczenia, okej. Okay. Ale to wtedy ja muszę na nią kliknąć tymi środkami leczniczymi na kogoś, czy coś takiego? Bo ja nie wiem, czy... Czyli jak kliknę tu... O nie! Ona nie może korzystać z Uzi! Ale lipa! Dobra, niech na razie trzyma. Czyli jak żywność i na przykład na kimś, to dostanie bonus, tak? Cześć, Irojanusz. Dobra, to zabierzmy jej to Uzi, skoro nie może korzystać. Niech trzyma pistolet na razie. Tak, w walkach musi podchodzić, okej. Okay. Co z nią nie tak? No widocznie ona umie tylko z pistoletu. No bo ona jest lekarką, ona nie jest żołnierzem tutaj, więc myślę, że to jest główny problem. Chcieli to tak urealnić. To jest jakiś przełącznik. A gdzie jest ta skrzynka? Ja chcę tą skrzynkę. Tu jest jakiś kwas pół. Co za zawór. Mogę najpierw skrzynkę w sumie wziąć. O, koktajl Mołotowa. O, matko. A nie, to ja nie... Aha, bo mi się to przesuwa. Koktajl Mołotowa. Jeden damy Jarkowi. Ma. Nie wiem, co tam jeszcze było. Jakieś noże do rzucania, z których nie korzystam. Dajmy jej. Ona umie tylko usta ustawić. No ja przepraszam, ale co chwilę będę zapisywać, nie? Ja się trochę boję. A ten przełącznik? Mogę coś z nim zrobić? Aha. Skrzynka z małym przełącznikiem. Włącz. Aha, to nam zabierze ten kwas. I wyłącz, bo tam para jakaś leci z tego, to nie chcemy. O, cześć Stormbless. Zadaje obrażenia na 3 pole od miejsca strzału, na po lewo i prawo, okej. Okay. Jak wrogowie są blisko siebie, tak. O, tu wszystko... Aha, nie. Myślałam, że to można wyłączyć, ale to w takim razie... Tym trzeba będzie. Okej. Okay. Tu jest jeszcze skrzynka. Dajcie mi tą skrzynkę. O, znowu jakieś lecznicze środki.
Dobra, rozdzielmy to. Chociaż w sumie powinniśmy jej to dać wszystko, ale na wszelki wypadek, żeby każdy miał coś. Ty jeden. Dwa damy jej. I to też dwa damy jej. A tu jeden jeszcze Jarkowi, bo on zawsze cierpi. Dobra. Okej, jeszcze jeden zapis przed wejściem do nowej lokacji. Idziemy. A! Wiedziałam! Co to za stworzenia? Spokojnie! Panika zgubi nas wszystkich. Ja nie chcę umrzeć. Cisza, spokój! Jakim ona beznamiętnym głosem! Uważajcie na swoją broń. Nie chcę, żeby ktoś został postrzelony. Wystarczy, że one mogą nas zabić. Okej. Jakim beznamiętnym głosem. Nie chcę umrzeć. Podziwiam, że ty umiesz w tą grę. Ja też podziwiam, bo nigdy nie umiałam. Ale trochę ogarniam, także spoko. Nie, szczerze mówiąc, całkiem satysfakcjonująca jest ta gra. On strzela. Chyba. Czy on też był odporny na coś? Ten Fang, bo ja już nie pamiętam. Te houndy są też nieprzyjemne, ale są malutkie przynajmniej. I nie strzelają. McFadden by musiała się wycofać stąd, ale oczywiście nie ma jak. O, ty możesz przejść przed nią. Dobra, to przejdź przed nią. Czy ty masz coś? Nie masz tego. Dobra, to będziemy siekierką walić po głowie. Na razie. Dobra, i broń jej, że tak powiem. Ty się też będziesz bronić. W sumie, czy nie powinniśmy jej dać jakiejś kamizelki? Trochę się o nią obawiam. Fang atakuje z daleka. Więc podejść do niego wtedy przestanie. Okej, okay, podpalić go możesz. Dobra. To by musiał Thierry podejść. Dobra, spróbujmy do niego na razie postrzelać. Aha, świetnie. Jest za daleko. Chyba, że go podpalimy tym, mołotowem. Coś za dużo tych lekarstw. Albo strzałkami to nie ma sensu. A mołotow to pewnie... No, oczywiście. Dobra, trzeba do niego podejść. Nie mam. Po prostu jak tego zrobić inaczej. Da się uleczyć nią potwora? O Jezu, nie wiem nawet. Nie próbowałam chyba. A, oni na szczęście się też blokują na tej ścieżce. Wow. Siekierka po głowie. Czy ja mogę go... O, świetnie. Dobra, weź mu podaj ten miotacz. Nie, ja bym chciała przekazać. Przesuń? Nie. Przekaż. To. Jemu. Dobra, bo on będzie miał bliżej do niego. Więc jego podpalimy. Jest ten miotacz. Okej, super. Hmm.
teraz ty. Czy ty możesz mu coś zrobić? Czy ja strzelę w tego Cola Sullivana? To jest potężna baba, może śmiało tankować tych mutantów, no. Bo tamten nie wejdzie. Znaczy, no spoko, ale tu jest Owicz. On sobie poradzi siekierką, myślę. No właśnie, Sullivan nie zbliży. Zrób im krzywdę, staram się. Tylko nie wiem, czy strzelając w niego nie strzela w tego Sullivana. Nie mam pojęcia, jak to działa. Czy ja mam tu podchodzić, czy... A nie mogę przez tą rzekę strzelić do tego Hamda na przykład? To by była... Nie mogę. Nie ma. Podejdź tu bliżej. Nie. Ale lipa, że nie mogę w ten sposób strzelić. Zostaw go. Aha. No dobra. Dobra, ty się też broń. Na razie McFadden żyje, to jest dobrze. Dobra, znowu oberwie. Om nom. O, mam kontratak. Yeah! Zostanie level up. Szczelaj, masz 1 000 000 zapisów. Tak. Dobra, w celność, bo Jarek jest tak beznadziejny w tą celność, że 1 w szczęście dostaniesz. Okej. Teraz ten podszedł. O, tamten się odsunął. Ale i tak. O matko! 32. Jezus Maria, przecież to jest tragedia. Mogłam go ogłuszyć najpierw w sumie. To byłby też dobry plan. Panie Owicz. Pan ma tutaj... ciężki kawałek chleba do zgryzienia. O, szczęście. Ale i tak go to nie zabije. To jest niestety ten problem. Dobra, panie Sullivan. Może teraz go ogłuszę. Czy to ma sens? Nie wiem, czy to działa na niego. Aha. Działa. Dobra. Mam nadzieję, że mi nic nie zrobi. Dobra, ty się broń w takim razie i ty też się broń. Plansze są coraz bardziej problematyczne. Ograniczone pole ruchu, masakra. No tak. No dlatego jest to taka właśnie... No wiadomo, nie może być coraz łatwiej, nie? W grze. To jest taka gra bardzo do myślenia. Nie tylko do strzelania, tylko właśnie dużo do myślenia. Chyba sobie kupię grę. O, fajnie, Jotka. No ja uwielbiam tą grę. Głównie za fabułę, ale teraz się przekonuję jeszcze do samego gameplayu. A słyszałam Blunt Bark, tylko nigdy nie widziałam tych dalszych części. A do której live? Trudno mi powiedzieć. Jak będzie mi się chciało. Dobra, ten mnie zeżre. O Boże, 1 punkt! Naprawdę? Okej, okay, tamten jest ogłuszony, więc przynajmniej tyle. Dobra, panie Sullivan podejdzie i mu z kija przywali. Jeszcze. Gdzie jest ten kij twój? Wow, 6 punktów mu zabrałeś, naprawdę. Dobra, panie Owicz. Kurde, jeszcze 5 punktów. No, co za lipa. No, dobranoc, Torgus, papa. Nie jest zażenowana przeciwnikiem, tak? O, już mi 5 zabrał. O, przestał się palić. O, nie. Zalipa. Dobra, po główce. Dziękuję. Czy ja mogę już go podpalić? Mogę. A mogę go najpierw ogłuszyć? Nie, już nie. No dobra, to... Nie to czognie.
O, szczęście. Czy on padnie już teraz? Nie, jeden punkt mu został! No to się spali pewnie zaraz. Ty nie, ty nie. Nie uciekaj od niego, bo on strzela rakietami. On się musi wtedy odsuwać, by nie trafić. Aha, no tak, racja. Ciągle zapominam o tym. Sorry. Alicja i wszystkie serie na razie są zawieszone na YouTubie. W sensie te, które nie nagrywam z innymi. Przeczytaj informacje. Tak, jeden HP, ale zginął. Na szczęście. Ale teraz tego trzeba po głowie. Nikt się tu nie zmieści, to jest najgorsze, bo tak to bym go z dwóch stron wzięła i już by zginął, a tak to się musimy męczyć. Ja bym łaził Jarkiem, bo czekanie na handa, aż podejdzie, marnuje czas. O, czekajcie, mam kontratak. Jej, załatwiliśmy go! Tak, mam urlop YouTube'owy. Hej! Jarek nawet kogoś załatwił. Thierry biedny teraz. Bez żadnych kili. Dobra, w sumie John może by uleczyła nam tego. Okej, 30 plus 5, super. Dobra, i możemy zapisać grę. Nie wiem. Przed czymś. Moje zapisy są coraz lepsze. No nie wiem, co to za wyjście jest. Oh my god, gdzie ja jestem? W jakimś bardzo nieprzyjemnym miejscu. Muzeum. Okej. To już trzecie zwycięstwo dzisiaj, czekamy na klęskę. O nie! Musimy się przetrzeć do schodów. Nigdy się nam to nie uda. Odetną nam drogę. Nie mamy wyboru. Te trzy kropki po prostu zwaliły wszystko. Okej, mamy sfinksy. Sinner, nie wiem co to jest Sinner. To są beczki w ogóle. Jest jakiś kolejny sfinks. Nie wiem, czy tu się czasem nie pojawi więcej przeciwników. Trochę to tak wygląda. I tu mam beczki. Czy my możemy jakoś tędy przejść? Ciężko powiedzieć. Ona się musi strzymać raczej z tyłu. Teraz będzie ciekawy boss. O nie! Tak, kropki nienawiści. Nie lubię bossów. Czy my możemy strzelić tutaj? Jakoś z karabinu? Nie, nic nie trafimy. A ty trafisz? Sfinksa możesz trafić. W sumie moglibyśmy tym mołotowem. Czy ty masz tego mołotowa? Masz. A, on musi być blisko, Boże. Dobra, stań tutaj i się broń. Na razie. No tak, sfinksy są w miarę proste, biorąc pod uwagę innych przeciwników w tej grze. No ja się boję, co mi tu zaraz wylezie. Ja bym tu im granata jakiegoś machnęła, ale nie wiem jak. Jarek, możesz ty podejść na tyle blisko, żeby użyć tego... Przypuszczam, że jak on tu podejdzie, to i tak będzie za daleko. Czekajcie, kto jeszcze ma mnie umiotacz? Znaczy twój umiotacz, koktajl. Ty masz, o. Jak tu podejdę? Zahaczy to tamtego. Dobra, zahaczyło.
Ten od razu zginął, ten się pali. Świetnie. Panie Jarek, co pan potrafi? A strzelba? Strzelba by była spoko, ale to muszę być blisko. Ja tu nic nie widzę przez ten posąg stojący. Strzelę w tego? Powiedzmy. Dobra, coś tam strzelił. Dobra, broń się i broń się. Na razie. Będzie boss, to ja idę robić popcorn. Wiem, że Jarek ma napalm, ale oszczędzam go trochę. Bo mi go szkoda. No, ten mnie trochę zeżarł. O, wiedziałam, że coś przylezie jeszcze. Te glizdy jakieś łażące. Dobra, spróbujmy go załatwić baseballem. No, 12 punktów. Ja się odsuń trochę. Boże, nie widać go nawet z tego końca. Panie Thierry, pan ma tylko łom, ale i panu ciężko idzie, że tak powiem, trafianie. No, 13 punktów. Panie Jarek, co ja tu mogę, bo oni tu idą z tej strony trochę. Więc ja może stanę tutaj jednak. Nie wiem za bardzo, jak mam to ogarnąć. Jarek się czuje u Ani jak na rozmowie kwalifikacyjnej. No nie, jeszcze mnie zeżre, no. O, ale mam kontratak. Okej, przynajmniej go załatwiliśmy. Aha, oni idą w tę stronę. Że powinnam była się jednak zbliżyć. Bo on nie trafi pewnie stąd. No, oczywiście, że nie. Za daleko. Nie mam za dużo amunicji do tego karabinu już. Do pistoletu mam trochę więcej. Ale akurat stanęłam sobie tak, że po prostu lipa. Dzieci świetnie, dzięki. Zagrożone gatunki. O, szczęście. 15 punktów i jeszcze rośnie poziom. Tylko i tak go nie zabiłam, bo jeszcze 5 mu zostało. Dobra, w celność, w kontratak i w szczęście dwa damy. Ma 2 punkty, kurczę. Jarek. O, no tu. Czy ty strzelisz? Nie, ze strzelby to na pewno nie. Z pistoletu? Też nie. Nożem do rzucania tym bardziej chyba. Masz jeden granat, ale to jest lipa trochę. Gdzie jest mój karabin? No, też za daleko. Boże, drogi, wszędzie za daleko. Czy nasza lekarka w ogóle atakuje? Znaczy, może atakować, ale trochę mi szkoda na razie, więc trzymam ją raczej z tyłu. Lekarka może dusić bandażem, o Jezu. O, jak się ładnie zbliżył do tych beczek. No ale temu zostało tylko 5 punktów. Najfajniej jakby się dało ich podpalić tu razem. Ale właśnie nie podpalę ich obydwu. Co, chodź ty. Ty i...
Zaatakuj płomem. Tego, powinieneś go zabić. Aha, ty jesteś wściekły, super. Nadal jestem za daleko na te rzeczy do roboty. Chcę w te beczki trafić! Kurde, nie mogę. Panie Jarek, gdzie pan jest? No jeszcze tak daleko są wszyscy. No, tym bardziej, ale może w tego trafić. Dobra, strzelaj. Okej. Okay. Ten nic nie zrobił, dobra. Nie, dobra, już za późno. Strzelby jest wściekły, dostanie bonus. No, właśnie. Zrobiłam. Jedyna kobieta w drużynie, więc trzeba pilnować tej różnorodności gatunkowej. Właśnie, bo potem nie będziemy mieli rozpłodnika. Chociaż rozpłodnik to chyba mężczyzna, nie? Ja nie znam się. Kurde, ja chcę beczki. Jarek. Trafisz w beczkę? Nie, oczywiście, że nie. Kto tu jeszcze stoi? Ty. Trzaskaj, woman. Dobra, jeszcze 10 punktów. Tego powinieneś załatwić baseballem. Podejdzie i strzela z pistoletu. No w sumie można, ale też staram się jak najmniej marnować amunicji. No, teraz tego nie trafię. Z pistoletu też nie. Ze strzelby to też nie. Gdzie jest moja strzelba? Nigdy nie odróżniam strzelby od karabinu. O, nawet trafię. Dobra, jeszcze 15 punktów. Wiesz co, John, podejdź ty to bliżej, bo ja się boję, że zaraz ktoś cię z tyłu weźmie. Dobra, każdy coś zrobił. No, w sumie Uzi można by. Dobra, panie Jarek. Świat należy do pana w tym momencie. Siekierką po główce. On jest dobry w tych broniach białych. Zauważyłam, że on najwięcej zadaje obrażeń w nich wszystkich. Dobra, widzę, że te glizdy to tak z daleka się trochę trzymają. Dobra, stańmy tutaj. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. I ty też za nami. Dzięki, Lukas. Dobra. Jakby on podszedł bliżej tych beczek, to można by wybuchnąć, ale... Dobra, ty może się przesuń trochę tutaj. Trochę bardziej do przodu. Powiedzmy tutaj za dwa. I ty tu za nami. Dobra, na razie się wszyscy brońmy. Niech oni podejdą trochę bliżej. Pierre dostaje siekierę, a Owicz miotacz ognia. Aha, okej. Okay. Interesting. Dobra. Możemy podpalić. Tylko kto miał ten miotacz ognia teraz? Ja już się zgubiłam. Czy on? Owicz, czy to ty masz miotacz ognia teraz? Nie, ty masz napalm. Ej, gdzie się zgubił mój miotacz ognia? No, on miał chyba ostatnio, halo. Za dużo mają rzeczy w ekwipunku. O, tu jest. Dobra.
Dobra, podejdę blisko, to mogę go machnąć. Dobra. Ten go może z boku siekierką. No ty, Thierry, z boku łomem. Dobra, 16 punktów życia. Ja się nadal boję, że ktoś mi tu wyjdzie tyłem, nie? Ty kupisz deluxe content, to dostaniesz poradnik po niemiecku. Świetnie. Dużo moich rzeczy. No, to czyli. No. O, ma 1 HP. Dobra. Dobra, niech się ten broni na razie. Mam nadzieję, że oni tu... Niech stoją w rządku. Ta jeden kroczek do przodu. Relaksują się chłopaki przy oknisku. Tak. Spoko, będziemy leczyć jak się walka skończy. Tutaj to tylko w ostateczności na razie, bo... bo tak to będziemy korzystać z usług MacFadden. Wiem, że ona tu może podejść bliżej i uleczyć, ale no... W ostateczności może tak, na razie. Jeszcze nie mogę go ten, ale mogę go ogłuszyć. Chyba, że nie zadziała, to będzie lipa. Dobra, jest ogłuszony. Tylko podejdź i z siekierki. Wow, 24. A Thierry go z łomu. Cudownie. A ty sobie stój tam. Rozumiem, że klęczenie to specjalna umiejętność naszej lekarki, tak? Dobrze, kuca mogłaby wspierać panu z daleka motywacyjnym pokrzykiwaniem. Nie, ona tylko... Nie mogę umrzeć! Nikt nie może umrzeć. Halo. To są moje broni białe. Okej. Jej, zabił go. No to poszło zadziwiająco szybko. O, każdy kogoś zabił. Oprócz MacFadden oczywiście. Okej, to poszło nieźle, muszę przyznać. Boję się ruszyć, czekajcie. Zapis. Muzeum. Dobra. Pola. Tego. I tego podleczymy. Dobra. To jeszcze raz zapisz. I chyba będziemy musieli znowu przerwę zrobić. Te walki strasznie długo trwają. A tak oblazłaś tymi facetami tego potwora, że mi się przypomniała Szanta 13. Chłopami na umrzyka skrzyni. Jezus Maria. No właśnie, coś za łatwo dzisiaj, nie? No właśnie, jest skrzynka. Tylko ja się zastanawiam, bo tutaj może też są jakieś ciekawe rzeczy. Będziemy musieli to obejść wszystko dookoła. Dobra, ale chyba zrobimy przerwę najpierw. I tak muszę do toalety. Także znowu sobie posłuchamy trochę o zombie. No, Jotka, ale to bez spoilerów, no. Nieładnie tak. Dobra, 5 minutek przerwy po piosence do zombie.
od zombie wrócimy do gry. Chociaż się póki nie musisz używać cheatów. Okej. Okay. Dobra, to zaraz wracamy.